To jest serial kostiumowy. Powiedz mi, czy jakoś specjalnie przygotowywałeś się do tej roli? Zacząłem swoje przygotowania już w okolicach maja. Na początku, po spotkaniu z Michałem Gazdą, reżyserem, musiałem ustalić, jak będzie wyglądał Jan. To było dla mnie bardzo ważne przed rozpoczęciem pracy. Stąd taki, a nie inny kostium, ze względu na to, że Jan przez 10 lat podróżował po całym świecie. Odwiedził Stany Zjednoczone, Afrykę, Chiny, siedział w chińskim więzieniu. Więc wiedzieliśmy o tym, że ma naleciałości różnych kultur, więc nie mógł być jakby w pewien sposób po 10 latach przystosowany do takiego typowego, załóżmy, stroju czy obycia kulturalnego i etycznego z tamtego okresu, tak? Stąd też chciałem, żeby posiadał pewnego rodzaju nie tylko też blizny duchowe, ale też blizny na ciele, tatuaże na plecach w postaci smoka, pamiątka z Chin, pamiątka z Afryki, egzotyczna biżuteria, też zupełnie inny strój, nie do końca dopięty, bardziej cięższy niż to, co możemy zauważyć u mężczyzn z tamtego okresu. Dlatego te wszystkie elementy, takie malutkie, budowały moją postać. Tak? Podobnie było z zarostem, który chciałem mieć, czyli żebym zachodował brodę. Oprócz tego zacząłem też treningi typowo fizyczne, czyli musiałem zrzucić trochę kilo. Zrzuciłem około tam 8 kilo, chyba przez 2 miesiące miałem treningi. I cóż, no trochę czytałem, trochę oglądałem, szperałem. No i powoli gdzieś tam też czytając scenariusz miałem swoje uwagi i nawet podczas czytania scenariusza wspólnie z zespołem Kocis, gdzie jestem wokalistą, nagraliśmy utwór Secrets do tego serialu.